Liczba pierwiastek z 8 podzielić na pierwiastek trzeciego stopnia z 16 jest równa. Najlepszym sposobem na upraszczanie tego typu wyrażeń składających się z pierwiastków i to jeszcze różnych stopni jest zamienianie tych pierwiastków na potęgi. Możemy to robić następującym wzorem, który mówi, że jeżeli mamy pierwiastek jakiegoś n-tego stopnia z jakiejś liczby a, to taki pierwiastek możemy zamienić na potęgę liczby a. Jest to po prostu a w potędze 1n, odwrotność stopnia pierwiastka. Jeśli pierwiastek jest zwykły, tak jak ma to miejsce tutaj w liczniku, to ma wówczas stopień drugi i pierwiastek zwykły z a to jest po prostu a do potęgi 1/2. Zamienimy sobie zatem na początku te pierwiastki na potęgi i jak już je zamienimy, to wówczas podzielimy jedną taką potęgę przez drugą. Widzimy, że chcemy tutaj mieć ostatecznie odpowiedź w postaci pierwiastka z liczby 2, no to od razu sobie zamienimy to 8 na 2 w potędze trzeciej, a 16 na 2 w potędze czwartej. Czyli napiszmy sobie, że pierwiastek z 8 to się równa inaczej. Pierwiastek z 2 do potęgi trzeciej, no i teraz stosujemy ten wzór, zamieniamy pierwiastek na potęgę, czyli piszemy liczbę, którą mamy pod pierwiastkiem, czyli 2 w potędze trzeciej i podnosimy do potęgi, w tym przypadku 1/2, pierwiastek był drugiego stopnia, czyli ta liczba do potęgi 1/2, to się równa 2 w potędze, mnożymy wykładniki, 3 razy 1/2 to będą 3/2. No i teraz tak samo postępujemy z pierwiastkiem trzeciego stopnia z 16. Napiszmy sobie, że to się równa pierwiastek trzeciego stopnia z 2 do potęgi czwartej. No i teraz likwidujemy pierwiastek, piszemy liczbę, która była pod pierwiastkiem, czyli 2 w potędze czwartej i podnosimy do potęgi odwrotność stopnia pierwiastka. Tu było 3, czyli potęga będzie równa 1/3. Czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 16 jest równy 2 w potędze 4 razy 1/3, czyli 4/3. No i teraz, gdy już mamy zamienione oba te pierwiastki na potęgi, to możemy napisać, że nasza liczba, czyli pierwiastek z 8 podzielić na pierwiastek trzeciego stopnia z 16 jest równa i podstawiamy pod pierwiastek z 8 2 w potędze 3/2, a pod pierwiastek trzeciego stopnia z 16 2 w potędze 4/3. No i możemy napisać, że to się równa. W sytuacji, gdy dzielimy dwie potęgi o tych samych podstawach, kreska ułamkowa to oczywiście inaczej znak dzielenia, no to wówczas odejmujemy wykładniki tych potęg. 2 w jakiejś potędze podzielić na 2 w drugiej potędze, no to jest po prostu 2 w potędze pierwsza potęga minus druga potęga, czyli 3/2 minus 4/3. Ponieważ te ułamki mają różne mianowniki, czyli będziemy musieli sprowadzić je do wspólnego mianownika, zatem ja może na marginesie gdzieś wykonam ten rachunek. 3/2 minus 4/3. Ile to jest równe? Wspólny mianownik to będzie 6, czyli zamiast 3/2 napiszę 9/6. Mnożymy licznik i mianownik przez 3. Na górze 9, na dole 6. Minus, a ten ułamek w liczniku i w mianowniku mnożymy przez 2. W mianowniku tak samo otrzymamy 6, a w liczniku 4 razy 2, 8, czyli po odjęciu 9 minus 8 to będzie 1/6. Czyli otrzymujemy, że nasza potęga jest równa 2 do 1/6. No i to już jest w zasadzie odpowiedź do naszego zadania. Wystarczy teraz po prostu zamienić, stosując ten wzór, w drugą stronę. Potęgę na pierwiastek 2 do 1/6 to będzie inaczej pierwiastek 6 stopnia z 2. No i taką odpowiedź mamy podaną w podpunkcie D.